No i ja nie wiem po prostu, czy dać mu ten bilet, czy nie, bo generalnie tak z mojej strony uważam, że nie powinien dostać biletu, bo to jest bilet jakby dla influencera jest, wiadomo, vlog. Dzień dobry. Nie wiem, nad czym Boxwell się zastanawia, ponieważ ja, moja dziewczyna Megakot i dziewczyna Megakota dostaliśmy już swoje bilety jakoś tydzień temu, także nad tym nie musisz się zastanawiać. Bilety dla nas dałeś tydzień temu. No, a jeśli chodzi o tą konkretną sytuację, dlaczego odważyłem się napisać do potężnego włodarza z prośbą o bilet? Ano, dlatego, że potrzebowałem jeszcze biletu dla mojego operatora, bo tam coś chciałem sobie ponagrywać, ale to nieważne. Odważyłem się napisać, ponieważ przy okazji mojego udziału w Fame MMA 5, była wtedy walka z Minimajkiem, pewien właściciel Fame'a obiecał, że zawsze, kiedy chcę, mam na tego Fame'a wejściówki, więc no uznałem, że skoro miałem obiecane, no to proste logiczne, no że mam obiecane, tak. I myślę, że nazywanie dzbanem kogoś, kto pomagał promować pierwsze gale fejmu i nawet robiliście u mnie konferencje na kanale, nie jest w porządku i takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. I to prawda, że mam mieszane uczucia co do federacji, mówię o tym otwarcie i szczerze, ponieważ po prostu kilka razy przez federację zostałem bardzo źle potraktowany, ale o tym już Boxdel powinien sam dobrze wiedzieć. I oczywiście, Boxdel, jeśli dla ciebie jest to aż tak ogromny problem, żebym pojawił się na gali fejmu, to te bilety, które dałeś mi tydzień temu, możesz zabrać, one i tak nie zostaną wykorzystane. Mam swój honor i mam swoją przyzwoitość, których ewidentnie tobie brakuje, skoro rozpowszechnisz rozmowy ze mną na cały internet. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.